Jedna podziemna kondygnacja to jak dwie nadziemne czas realizacji w stanach surowych. Czemu ja mam komuś za ten sam projekt zapłacić 60 tysięcy? Minus 5 robiło się plus 10. To najtańszą i najdroższą na dzień dobry odrzucają. I to jest moim zdaniem bardzo rozsądne. Dobra praktyka. Dzień dobry. Jestem tutaj na budowie, na którą zostałem zaproszony przez Kacpra i Kubę. Ja jestem konstruktorem, nazywam się Wojciech Migda. Przy wielu projektach miałem przyjemność chłopaków wspierać. Wspierać, żeby ten produkt, który dostanie klient końcowy, był jakościowo i cenowo był najlepszy, jaki jest możliwy. I tutaj myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić, że wiem, z jakim zaangażowaniem oni to robią, jak te procesy wyglądają. I to nie jest optymalizacja dlatego, żeby się nazywało optymalizacją, tylko dlatego i zawsze siadamy przy stole i patrzymy na projekt. Ale popatrzmy na konkrety. Ten budynek, który za mną widać, na nim przy niewielkiej ingerencji udało się zaoszczędzić na etapie wstępnym około 40 tysięcy złotych. Inny przykład, Węgorzewo, udało się zaoszczędzić 120 tysięcy złotych. Więc nie mówimy tutaj o takich kwotach, które, że tak powiem, są pomijalne. To są kwoty odczuwalne. Oczywiście one rosną w skali do jakości projektu oraz w zależności od wielkości budowy oraz też oczywiście tego, o ile wcześniej my to zrobimy. To zaangażowanie chłopaków i zatrudnianie mnie, ale koniecznie mnie, to nie muszę być ja, projektanta, który przyjrzy się już, gdy mamy doprecyzowaną całą budowę. Wiemy, kto to wykonuje, wiemy, jakie sprzęt, jacy pracownicy, jakie materiały są w danym obszarze dostępne. Wtedy możemy podjąć takie działania. Więc my zawsze operujemy w takim zakresie, żeby to był odczuwalny zysk dla inwestora. Kwestia tych kosztów, no to jest jednoznaczna interpretacja, że nie stać tak naprawdę ludzi na ten tani projekt, bo oni płacą więcej. Ale tylko, mam wrażenie, że pozorne takie. Tak, to są takie pozorne oszczędności. Oto się zawsze mści. I nawet przyznam szczerze, jeżeli ktoś na siłę szuka tych oszczędności, już załóżmy, bo kwestia budżetu, przygotowania budżetu. No ja się tym zajmuję na co dzień. Te budżety od zaplanowanych do zakończenia budowy oscylują zazwyczaj plus minus 5%, ale większość jest na minus 5%. Jeszcze gdzieś tam coś wyciśniemy. Ale kiedy się okaże, że klient przychodzi i uznaje, że to dla niego za mało, że on jednak liczył, że zejdziemy 10% i próbuje szukać oszczędności w takich miejscach, gdzie nie powinniśmy szukać tych oszczędności, to przyznam szczerze, że jeszcze parę lat temu zgadzałem się na takie działania, czyli inny materiał, żeby jeszcze gdzieś tam urwać 10, 15, 20 tysięcy. Zawsze czkawką nam się to odbijało, bo wracało później jak bumerang ze zdwojoną siłą i z tych minus 5 robiło się plus 10. Więc prawda jest taka, że optymalizacji można dokonywać w pewnych uzasadnionych miejscach, ale to też nie jest tak, że wszystko można zoptymalizować. Także tutaj myślę, że bez współpracy takiej na co dzień między architektami a konstruktorami, ale przede wszystkim w oparciu czy we wsparciu kierowników budów czy inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy uświadomią inwestorów, że to nie jest tak, że projekt za 20 tysięcy będzie tym samym opracowaniem jak ten za 80, bo ktoś musi tym ludziom, inwestorom wspominać o tym, że te pieniądze się z czegoś biorą. No to bez takiej współpracy między tymi uczestnikami poszczególnymi nie będzie szans na realną zmianę. Ale wiadomo, że to jest proces, to wymaga czasu, trzeba długo, długo urabiać inwestorów, żeby w końcu zrozumieli, ale mam nadzieję, że w dobrym kierunku zmierzamy. No tak, moim zdaniem u inwestorów jest pewna obawa, bo to jest tak trochę, ja zawsze sobie myślę o zakupie samochodu i to, co nieraz mi słyszałem. Posłuchaj, kupujesz używany samochód, są dwa do wyboru. Wyglądają tak samo, przebieg ten sam, jeden kosztuje 80 tysięcy, drugi 60. Weź ten za 80, bo na pewno nie jest bity. I ja myślę, że oczywiście gwarancji takiej nie mamy, bo ten za 60 może być tym z autentycznym przebiegiem, a ten za 80 z dużo większym. I myślę, że tu inwestorzy mają trochę uzasadnione obawy, bo pytanie inwestora, które ja bym sobie zadał, skoro mogę nabyć projekt, gdzie wszystko jest, tysiące ładnych rysunków, szczegółów i tak dalej, za 20 tysięcy, to czemu ja mam komuś za ten sam projekt zapłacić 60 tysięcy? I tu problem tkwi w tym, że na chwilę obecną myślę, że inwestor, który zaczyna swoją przygodę, bo ktoś, kto jest, że tak powiem, starym wyjadaczem, myślę, że on by był bardziej skłonny zaryzykować,
ktoś nie powie, bo sobie pomyśli tak, no ja wydam więcej 40 tysięcy złotych, to na budowie już 30 tysięcy mam mniej. I teraz czy te dodatkowe 40 tam mi zaoszczędzi 80? Biuro projektowe na to gwarancji nie da. To znaczy, no bo biuro projektowe nie może odpowiadać za, może powiedzieć, mój projekt jest bardzo dobry, proszę sobie porównać. Tylko że inwestor, jeżeli nie jest znawcą, nie jest bardzo doświadczony, tylko po konsultacjach na przykład z generalnym wykonawcą, który ma doświadczenie, czyli na przykład z panem, może zapytać, posłuchaj, czy te projekty, tylko problem jest znowu, projekty nie leżą, tak jak mówiłem, to są prototypy, nie leżą na półkach. Więc my dopiero, gdy zlecimy, możemy zobaczyć, czy te dodatkowe 40 tysięcy się zwróci. Czy ten projektant nie powie, aha, trafiłem na inwestora, który ma za dużo pieniędzy, zrobię mu tak samo byle jaki projekt, tylko że skasuję trzy razy taką kwotę. Myślę, że to jest problem, bo nie chciałbym tu powiedzieć, że inwestorzy są niechętni, tylko oni są niechętni podjąć ryzyka, bo nie mają gwarancji, ale przede wszystkim bardzo trudno jest to ocenić. Jeżeli ktoś inwestuje już powiedzmy trzeci, czwarty, dlatego bardzo często ja mam pracę, bo pan mi zleca wykonanie optymalizacji, bo ktoś przychodzi do pana z projektem, który nabył ten projekt i znowu, to nie jest zły projekt, który trafia. On został zrobiony zgodnie z sztuką, ale on nie został zrobiony zgodnie z obecnymi uwarunkowaniami rynku budowlanego. Tak bym to określił, bo bardzo łatwo jest kogoś piętnować i powiedzieć, że on zrobił coś źle. Zrobić samemu coś dobrze jest dużo trudniej. Dlatego ja bym powiedział, że to nie jest, że te projekty są złe, tylko one są sporządzone do nakładów, które na nie były możliwe do przeznaczenia. Tak, no tak, wiadomo. Dużo błędów wynika z komunikacji też, z oczekiwań, czy z niezrozumienia oczekiwań i trochę z braku świadomości, bo... Ja myślę, że brak świadomości tutaj i może świadomości powiązanej z ogarnięciem całego obszaru, który jest zaangażowany, żeby ten budynek, niby taki prosty, powstał w sposób finansowo optymalny i użytkowo optymalny, bo to są te dwa parametry, do których dążymy, tak? Że chcemy, co ciekawe, dobrze zaprojektowany budynek, który finansowo, bo zawsze jest to powiedziane, nie może być tanio, szybko i dobrze. No zgadzam się z tym tanio, ale szybko i dobrze, moim zdaniem, całkiem możliwe jest. Jeżeli coś robimy szybko, to ono de facto staje się też trochę tańsze, więc to pytanie, jak my to tanio rozpatrujemy. Dla mnie tylko jednym dużym zaskoczeniem, ale to już może na inną rozmowę temat, było to, co pan powiedział, bo ja byłem przeświadczony przez długie lata i przyznaję się do błędu, że kondygnacje podziemne powinny być tańsze niż nadziemne. Może nie dużo, ale trochę. Bo ja jestem jednak, przyznam się szczerze, zwolennikiem piwnic z wielu powodów. No i tutaj padłem świadomym, że tak nie jest i że nawet są droższe. To było dla mnie, przyznam się, zaskoczeniem. Więc może przy okazji sobie na kiedyś, ten temat kiedyś porozmawiamy o tym na pewno. No tu faktycznie, ale ja prowadzę dalej rozmowy z wykonawcami, którzy są zainteresowani wyspecjalizowaniem się tylko w stanach zero, bo to jest klucz do rozwiązania tej zagadki. Prace w obrębie gruntu wymagają innego zupełnie spojrzenia niż te na powierzchni, tak to nazwijmy kolokwialnie. Mhm. Właśnie prace ziemne, ilość mas robót ziemnych, to są te kluczowe punkty. Hydroizolacja to jest następny punkt i skoordynowanie tego. Uważam, że moglibyśmy te ceny wyrównać, gdybyśmy wyspecjalizowali firmy tylko i wyłącznie w stanach zero, ale to na faktycznie oddzielny odcinek. Może będziemy mieli okazję na większej ilości szczegółów to omówić, bo to na pewno wymagałoby właśnie poparcia w kwotach, w czasach realizacji, w roboczogodzinach czy motogodzinach i cenach jednostkowych, bo to tak naprawdę decyduje o tej sumarycznej cenie. Ten prosty klucz, o którym też rozmawialiśmy jakiś czas temu, jedna podziemna kondygnacja to jak dwie nadziemne czas realizacji w stanach surowych. Tak to kalkulowaliśmy na dużych galeriach handlowych. Także... To jest dla mnie zaskakujące, aczkolwiek to by tłumaczyło, dlaczego w Niemczech w specjalizacji, czy na studiach, czy i później już po studiach jest taki podział na Hochbau, czyli budowa do góry, i Tiefbau, czyli budowa tak, w dół. Bardzo oni mają taki podział jest, i ja kiedyś się spotkałem, ty się zajmujesz Hochbau czy Tiefbau? Ja mówię, no jedno i drugie, zależy co trzeba. Więc może jeszcze już jako kończąca sprawa, nie jestem w tym kontekście, może właśnie tych budów piwnic, do tego wrócimy, nie jestem miłośnikiem płyt
fundamentowych. Nie, uważam, że to ma w pewnych uwarunkowaniach zastosowanie. Jest to pomysł w Ameryce się chyba dobrze sprawdzający, gdzie budujemy budynki szkieletowe. Myślę, że w Polsce z uwagi na nasze warunki gruntowe, na warunki wodne i tak dalej i sposób wykonywania, moim zdaniem płyty fundamentowe są trudniejsze do poprawnego wykonania, bo dochodzą nam tam elementy jak skurcz i tak dalej. I nie gwarantują jednak w moim przekonaniu, ale to nie jest udowodnione czy potwierdzone jakimiś moimi badaniami, tylko w mojej ocenie jako konstruktora, nie dają nam tego, co ławy fundamentowe. Więc ja jestem tradycjonalistą, tak samo jak nie jestem miłośnikiem stóp fundamentowych przy halach, bo ławy fundamentowe jednak nam zawsze będą wyrównywały nierównomierne osiadanie. Bo jeżeli one są sztywne, połączone z ścianami piwnicznymi, to nawet jeżeli gdzieś tam nam się coś zadzieje, a bardzo rzadko mamy tak, że mamy idealnie jednorodny grunt pod całym budynkiem, zwłaszcza jak ten budynek jest gabarytowo większy. I wtedy robienie wielkich stóp mija się moim zdaniem z celem, ale to są, każdy projektant ma tu swoje poglądy i przekonania. Zgadzam się, też nie lubię płyt, nie lubię tych płytkich postanowień, ale to faktycznie musimy zrobić kiedyś oddzielny odcinek w tym temacie. Myślę, że podsumowanie ewentualnie zróbmy sobie krótkie, bo tak naprawdę wszystkie te tematy, o których mówiliśmy, nadmierna ilość elementów żelbetowych, czy jakieś błędy wykonawcze, które się oczywiście pojawiają, czy zaangażowanie chociażby tego majstra w miejscu, gdzie on nie powinien być zaangażowany, przez to traci też czas na wykonywanie swoich zadań operacyjnych, to wszystko są problemy nie wynikające ze złej woli uczestników procesu, czy jakieś złego przygotowania, czy tak, niechlujnego. Oczywiście, te się zawsze zdarzają, ale o tym nie mówimy. One wynikają w konsekwencji właściwie tego, jak się rozwijało budownictwo i to, o czym myśmy dzisiaj nie powiedzieli, że materiały, zwłaszcza chemia budowlana, się bardzo dynamicznie rozwija. Czasami projektanci nie nadążają z tym, żeby się dostosowywać i do tego to muszą być wykonawcy. I ta informacja zwrotna jest bardzo istotna, której czasami brakuje, tak? Bo projektant jak oddaje projekt, to rzadko kiedy wraca do niego informacja, posłuchaj, w projekcie miałeś to źle do poprawy, to miałeś dobrze, a to było tak sobie, daliśmy sobie radę, a tu nam w ogóle brakowało informacji, bo tego nie dałeś. I to musi być, jest taka tam książka, którą jakiś czas temu czytałem, że właśnie budowa powinna zakończyć się, każda budowa, już jak inwestor otrzymał budynek, pewną naradą, spotkaniem, wymianą. Dlaczego? Żeby następna budowa była lepsza. I to jest taki ostatni etap, o której ta książka mówi, całym etapie, który tam się jest omawiany. Więc jeżeli jesteśmy inwestorem, deweloperem, który robi coś po raz któryś, nieważne od skali, to jak zakończymy to i było nam dobrze z projektantem, były małe niedociągnięcia, ale współpraca, ta ogólnie nazywana chemia współgrała, spotkajmy się, omówmy kolejny projekt i nie stawiajmy jako jedyne kryterium, które nas interesuje w naszej komunikacji, ceną. Bo projektant, który wie, że może dla danego dewelopera, dla danego inwestora realizować przez najbliższych kilkanaście lat projekty za dobre pieniądze, to on będzie, nie będzie sobie szukał innych zleceniodawców, tylko on będzie starał się najlepiej robić, jak potrafi, swoje projekty. Oczywiście te projekty z czasem podrożeją, bo no, mamy inflację, jaka ona by nie była, tak? I to jest też jedna rzecz, przed którą ja się kiedyś przestrzegłem, bo to jest taki problem, wydaje mi się, że dość powszechny. Nigdy nie można jako projektant podnieść ceny. Więc jeżeli ktoś wbił się na rynek niskimi cenami, będzie miał straszne trudności, żeby te ceny podnieść, a jeżeli wbił się niskimi cenami, no to nie mógł, mógł tylko na etapie początkowym włożyć w to dużo, dużo pracy i czasu, bo później on po prostu będzie musiał zamknąć swoje biuro projektowe, bo nie będzie go stać na realizację kolejnych projektów. Dlatego to musi gdzieś współgrać, tak? I nie możemy oczekiwać wysokiej jakości za bardzo niskie pieniądze. I tutaj też bardzo mądrzy panowie, o ile dobrze pamiętam, bracia chyba, panowie Dębek z firmy Metalsbyt, jeden dyrektor techniczny, drugi już nie pamiętam, kiedyś miałem przyjemność z nimi rozmawiania, bardzo mili dżentelmeni, powiedzieli mi tak, że jak oni zlecają jakąś wycenę,
to najtańszą i najdroższą na dzień dobry odrzucają. I to jest moim zdaniem bardzo rozsądne. Dobra praktyka. Tak, dobra praktyka, bo wtedy wiadomo, że jakość jest tym aspektem, którym oni się kierują i powiedzmy ta cena jest jak gdyby tym aspektem pobocznym. Za granicą, w Niemczech, z tego co słyszałem, tego problemu nie ma, bo tam projektant ma stawkę. On nie może oferować niższej stawki. Nie wiem, czy to jest prawda i czy to tak na dzisiaj jest i czy może są sposoby obejścia tego, ale powiedzmy taką legendę ja poznałem i uważam, że ona może posłużyć jako dobry przykład. Jeżeli byśmy mieli stawki za metr kwadratowy wśród projektantów, których projektant nie może przekroczyć w dół, nie może dać niższej oferty, to inwestorzy by nie patrzyli na ceny, tylko i wyłącznie na jakość. Tak? I bardzo szybko, dzisiaj inwestorów też na szczęście stać na to, żeby zamawiać droższe projekty, bo jeżeli inwestor nie ma i każda złotówka, że tak powiem, się liczy, no to ja to rozumiem, tylko że to, co mówiliśmy na to początku, dobry projekt zaoszczędzi dużo więcej niż on kosztował na starcie, jeżeli faktycznie będzie dobry, jeżeli projektant się przyłoży i wykona swoje zadanie najlepiej jak potrafi, uwzględniając na to, że ktoś mu powiedział, płacę tobie 3 razy tyle, ale chcę mieć projekt, którego nie da się zoptymalizować. Dokładnie. Czyli co? Jasno musimy komunikować swoje oczekiwania, rozmawiać i jest szansa, że te projekty będą takie, jakie powinny być. Tak. I projektanci też muszą, że tak powiem, nadążać za tym, co się na budowie dzieje. To nie jest takie łatwe, wbrew pozorom. Trzeba rozmawiać, tak, tak. Bo to nie da się uniknąć. Projekt na papierze jest niczym, póki nie zostanie wytworzony. Ale tak samo wykonawcy, którzy nie wiedzą, z jakimi problemami borykają się projektanci czy konstruktorzy, też nie będą mieli w pełni informacji, żeby oczekiwać czegoś, tak? Trzeba wiedzieć, co można oczekiwać, a czego nie za bardzo wypada oczekiwać w momencie, kiedy w tym biurze projektowym faktycznie inwestor stoi i faktycznie szuka każdej złotóweczki w miejscu, w której szukać jej nie powinien. Panie Wojtku, dziękuję bardzo za dzisiaj. Ja dziękuję. Myślę, że będzie jeszcze okazja się spotkać i pogadać. Dajcie znać, czy ta formuła była dla Was ciekawa, jakie tematy Was najbardziej zainteresowały i przede wszystkim jakich tematów oczekujecie, żebyśmy poruszyli w następnych odcinkach? Dziękuję bardzo.